Wpływacie dźwięku. O, dobra, okej, czyli działa. Dźwięk jest? Tak. Mam nadzieję. Okaże się po wszystkim. Dzień dobry Państwu. Mamy dzisiaj specjalnego gościa. Mikołaj Komar. Człowiek o wielu talentach. Dziennikarz, który prowadzi aktualnie magazyn K-Mag, ale również, co mnie bardzo zainteresowało, bo sobie trochę przeczytałem i od tego w ogóle zaczniemy, również współzałożyciel bodajże Dos de Dosa. Tak, może powiedzieć. Merytoryczny. No w ogóle masz audycję Radio Spacja i robisz całą masę rzeczy, podróżujesz po Azji i masz ramoneskę, kurtkę i jest zajebiście. Dzięki. Cześć. Hej. No właśnie, ja od tego Dos de Dosa bym chciał zacząć. Słuchaj, no właśnie to jest to, co ci powiedziałem, nim włączyłeś telefon, że to było chyba naj... Nie wiem, czy najfajniejsze, ale najbardziej... motywujące, nakręcające, najwięcej emocji chyba, jakie mam, to są właśnie z tamtych czasów. To jest 98 rok, czyli 25 lat temu. Mhm. Czubaka niejaki, czyli Szymon Gruszecki, mój serdeczny kumpel, wziął mnie pod skrzydła, tak się wyrażę, bo akurat mi wtedy tragedia spotkała, ojciec zginął w wypadku samochodowym. No i tak nie wiedziałem za bardzo, co ze sobą zrobić. A on wiedział, że ja robię foty, że piszę trochę, no i że znam się na muzyce i umiem o tej muzyce pisać. I o kinie, bo tam jakieś miałem pierwsze swoje publikacje. No ale przede wszystkim te foty, bo już zacząłem robić właśnie pierwsze zdjęcia skate'owe, pierwsze zdjęcia snowboardowe. Też pierwsze zdjęcia pierwszym tamtym ówczesnym raperom, czyli tutaj na przykład mam przepiękne foty, chyba jedne z pierwszych, jakie czyli w ogóle powstały. Tedemu tak to wszystko. Tak jest, Tede, Molesta, Sokół, Zipera. A, no dobra, to już wtedy Zip skład już był. Tak, już to był, już Sokołowi robiłem jedne z pierwszych fot. Mhm. Zresztą do dzisiaj mnie o nie prosi, ja siedzę w negatywach, których mam takie dwa wielkie kartony i szukam tego. Wojtek obiecuje, że niedługo te zdjęcia znajdę. No i słuchaj, no i o tyle było to fajne, że w tamtych czasach, no po pierwsze, wiesz, internet raczkował, komputer w domu, to miał co dziesiąta może osoba miała, ja nie miałem, więc wszystkie teksty w domu na ręcznie, potem do redakcji przychodziłem, wklepywałem to po nocach, jak każdy. Ale rzeźba. Mieliśmy w redakcji dwa komputery i to już też po jakimś czasie. No słuchaj, no, w każdym razie na początku, przychodzi do mnie właśnie wspomniany genialny Czubaka, tak. No dzięki niemu tak naprawdę ja zacząłem robić to, co robię, bo ja byłem na studiach dziennikarskich wtedy, ale ja też nie wiedziałem do końca co, gdzie, jak, co będę robił jeszcze, wiesz, to nie było jakieś oczywiste. A Czubaka powiedział, słuchaj, znalazłem hajs, mam tutaj wspólnika i robimy... Dwie na chodniku leżały. Tak, leżały i robimy, słuchaj, zajebisty nasz pierwszy, niezależny kompletnie, magazyn subkulturowy, no bo to było oczywiście skate'owy, no ale tam, wiesz, myśmy tam dużo rzeczy poprezentowali. Ale słuchaj, ja mam tu pytanie, no. Bo ja tu będę przebiegły. Jedziesz. Jak waszą dużą inspiracją był Big Brother? Wiesz co, naszą inspiracją główną to był taki niemiecki magazyn Lowdown. Żartujesz. Tak. I to myśmy byli patrzeni. Dla mnie, jak wyszedł Dos de Dos, to wyście byli polskim Big Brotherem. Ja ci powiem tak. Ja ci mogę powiedzieć, jakie rzeczy były totalne. Tak. Odpowiedzi na listy. Genialne. Były totalnie z Big Brothera. Były. To było takie coś, że ktoś pisze, a wy go bluzgacie jakimś gamoniem pierdolowym. I to było z Big Brothera. Wymieszanie stylów, czyli bardzo mocna orientacja na deskorolkę, ale nie tylko, tak. Big Brother. Chociaż Big Brother był troszkę mocniej zorientowany na deskorolkę, szczyptę mniej, ale Pirat z drzwi bardzo podobna rzecz. Mniej świadomie, ale myślę, że tak. Z perspektywy mogę powiedzieć, że masz rację. Czy Dos de Dos przypadkiem każde wydanie nie było inne na początku? Było, mało tego, formaty się nawet zmieniały. Papiery się zmieniały.
No tutaj znowu muszę ci powiedzieć, że to był dla nas inspiracją Lowdown, który okay. podobnie robił, ale wiesz... Jak to ja śmiem twierdzić, że dla Lowdowna inspiracją był Big Brother. Okej, okay, możliwe. Absolutnie. Ja nawet ja tego nie mówię w ogóle w negatywnym stwierdzeniu, bo to było super. Ja kupowałem Dance the Dosa i w ogóle czytałem każdy odcinek i Big Brother to był dla mnie w ogóle kultową rzeczą. Ja nie wiem, czy jak wyście weszli, to Big Brother już nie został gazetą Larry'ego Flinta. Co oznaczało koniec jego samodzielności. Tak. Bo to wtedy się skończył Big Brother. Ja pierwszy magazyn przeczytałem i mówię, aha, dobra, okej, okay, dziękuję, cześć. Natomiast ja pamiętam Big Brothera, taką sytuację, jak ja czekałem na każde wydanie, zresztą odnosząc do DOSa też, i nagle byłem w Londynie, w skate shopie i miał być Big Brother. I dzień wcześniej mi powiedzieli, ja tam przybiegłem, mówię, gdzie on jest? No jest, na półce stoi. Gdzie? Tam stoi takie opakowanie po jakby jakichś cornflakesach i w środku była gazeta i tam były prezenty i pierdoły i kurde wiesz, znowu w innym formacie. I ja, o Jezus Maria, co oni wymyślili? Dzisiaj to już nie robi na ludziach takiego wrażenia, bo jest tyle tych pierdół, tak. że każdy wszystko widział, wieśniak tak. widział już tysiąc rzeczy, ale wtedy magazyn w pudełku po kurde jakichś chrupkach? Wow! Genialne. No. Słuchaj, no my tak jak zacząłem mówić, jak no, komputera nikt nie miał, już nie mówię o komórkach, drodzy młodzi widzowie, bo komórka to może jedna osoba miała z nas wszystkich. Myśmy mieli pagery wtedy, to była pierwsza taka bardziej technologicznie zaawansowana rzecz do komunikowania się. I nie było nas stać nawet na redakcję, więc Czubaka wymyślił genialną rzecz, dogadał się ze studiem graficznym, które było na ulicy Pańskiej, więc w samym centrum, na tyłach Emilki, które już tam nie ma. Tam, jest teraz moja ulubiona restauracja, tutaj obok. Tak, to niedaleko. Pańska 85, znasz ją? Nie znam. Bardzo polecam. Jaka kuchnia? Azjatycka, chińska, tylko że taka bardzo autorska. I wiesz co jest najlepsze? Całą masę warszawiaków, którzy chodzą po restauracjach, pytam o tą restaurację i nikt nigdy nie wie, a to jest jakaś, moim zdaniem, to nie jest od wczoraj, to nie jest jakaś chwilowa moda, oni lata tam są. I ja zawsze jak przyjeżdżam do Warszawy, to pierwsze co to lecę zjeść bambusa z ogórkiem. No widzisz, czy to jest, znowu wracamy do naszej rozmowy z windy, czyli że jednak do tej Azji musisz wrócić, bo tam jest to żarcie jednak obłędne. Bo Winnie powiedział, że nie lubi latać i do Azji na razie nie będzie latał. Warto. Nie, ale na przykład jak ja byłem w Chinach, to wyobraź sobie, że ja nieraz nie byłem na chińskim jedzeniu. I ktoś mi powiedział, że też tak miał wcześniej i po prostu to jedzenie, które widziałem głównie na ulicy, to było po prostu okropnie, miało zapach i okropnie wyglądało i też warunki higieniczne były no tak, takie, to jest dramat, tak. Dramatyczne. Jak widziałem, jak Chińczycy jedzą, to wyglądało to co najmniej źle. A ludzie, którzy byli z Polski, tam myśmy do nich przyjechali do takiej agencji, która nam tam pomagała w produkcji na przykład czapek i takich dodatków, to ci ludzie ani razu do nas nie zabrali do chińskiej restauracji. Do tajskiej nas zabrali, no ale nie do chińskiej. No właśnie, tutaj przeszedłeś płynnie do tego, co ja najbardziej lubię, no bo dla mnie numer jeden kulinarny, a już trochę tej Azji przejechałem, bo ja sobie lubię wędrować z kumplami, z plecakami na dziko. Śpimy, wiesz, raz tu, raz tu, raz tam. Podróżujemy różnymi środkami transportu, raz bardziej luksusowo jakimś samolotem, raz jakimś pociągiem, Opłem. Często nawet na zewnątrz się trzymając, tak jak na Sri Lance, bo nie było miejsca w środku, więc trzeba było na zewnątrz stać, okay. czy stopem, czy jakimiś autobusami lokalnymi, czy motorynką, tak jest, tuk-tukiem tak zwanym. Jakby, no Azja jest genialna, no, bardzo wiele oczywiście po wodzie, czyli jakimiś albo łodziami, albo jakimiś promami, albo speedboatami. Genialne. Natomiast numer jeden, to ci naprawdę z ręką na sercu polecam, jeżeli lubisz dobre jedzonko, to jest Saigon, znaczy w ogóle Wietnam. Wygrywa pod wszystkimi względami, jeżeli chodzi o jedzenie. Ja a wiesz co, ja czytałem, że w Azji rozpierdala, nie czytałem, oglądałem program, okay. Tybet. No to tam mnie jeszcze nie było, w górach. Podobno Tybet, to jest bardzo ciekawy program, gdzieś leciał, czy na jakimś Discovery, czy tak. czymś, że Tybet kiedyś, jeszcze przed najazdem Chińczyków, miał tak naprawdę trzy potrawy. To była jakaś papka
jakaś jedna jeszcze rzecz, którą nie pamiętam, i dzika świnia, którą oni jedli tylko na od jakiegoś święta. Święta, tak. Natomiast po tym, jak Chińczycy wjechali, zrobił się tam tygiel azjatycki. Mhm. I wszystkie smaki Azji, jakie są, przecinają się w Tybecie. I podobno, jeżeli ktoś chce zjeść klasyczne dania, bądź jakieś totalne, wiesz, dziwactwa w stylu głowy kozy czy tak, coś tam, to tam się właśnie po to jedzie. No dobra. Głowa kozy mnie nie zachęciła, ale cały twój wstęp jak najbardziej. No w każdym razie Wietnam jest dla mnie numer jeden, a wspomniana Tajlandia numer dwa, no bo tam jest naprawdę genialne to jedzenie. I chyba numer trzy, jeżeli chodzi o jedzenie oczywiście, to jest Indonezja. Tam jest też naprawdę super ta kuchnia. Okay. Najsłabsze, ale z kolei najciekawsze moje doświadczenie azjatyckie, kulinarnie najsłabsze to są Filipiny, ale jest to najciekawszy kraj, w jakim byłem. No, obok Birmy, tak. Dla mnie jest Filipiny numer jeden, Birma prawie na tym samym poziomie. Birmę w tym roku z przyjaciółmi zrobiliśmy całą dookoła. Tylko, że na Birmie jest oczywiście, jako że to jest no, niedawno otwarty kraj, więc wcześniej był zamknięty przed światem, więc tam komunikacyjnie jest dramat. Musisz bardzo kombinować, albo samolotami. A dlaczego Filipiny? Wiesz co, bo Filipiny są strasznie dzikie. Nie, wiesz co, przede wszystkim są tak, no, piękne kobiety są, niesamowita uroda. No a dwa, to jest niesamowicie dzikie. Powiedział takie coś. Okej, okay, ktoś może to odebrać rasistowską, mam to w dupie, mój kolega nie jest żadnym rasistą. On powiedział mi o Filipinach taką rzecz. Tam kobiety są takie troszkę bardziej dzikie. Jak wyciągniesz palca, ona tak go złapie. Słuchaj, no one są... dzikie to dobre określenie, no. Mnie za palca je łapała. Natomiast, wiesz co, no ja bardzo dużo, myśmy podróżowali, więc ja nie byłem w kurortach, tak jak większość, przynajmniej z moich znajomych, którzy jeździli w jakichś tam hotelach. Myśmy spali w domkach bambusowych, często na jakimś drzewie albo w dżungli, nawet też byliśmy w genialnym miejscu, takim nie super dzikim, bo to było prowadzone przez takich fajnych, starych Belgów, całą rodzinę. Więc oczywiście czysto i ładnie, no ale w samym środku dżungli, więc genialne. Nie boisz tam węży i pajerów? Trochę się boję, ale to jest jednak, kurde, fan, no. Jakoś, tak? Jakoś mi to kręci, no. By to totalnie przeszkadzało. Słuchaj, dźwięk, który masz w nocy, no to jest coś niesamowitego, no. Oczywiście małpy ci biegają po domku i tak, i tak, no masz banany wiszące przy... A małpy są agresywne, czy nie? One są cwane, ale nie zrobią ci krzywdy, ukradną coś szybciej. Okej, okay, ale nie są takie, że one nagle tak zrobi, tak oderwie ci pół twarzy? Nie. One kradną. One kradną, bo często są, szczególnie w miastach, są nauczone przez ludzi, żeby komórki wyrywać ludziom. Co ty gadasz? Nie. A po co? Spotkałem się... Handlują potem? Handlują potem, tak. Spotkałem się przede wszystkim z tym na seansie. No do człowieka, daj mi pana, no! Tak. Co ty gadasz? Tak. Naprawdę? Tak, on ma całą torbę tych zarąbanych komórek. Kurwa, dla nich strasznie ważne, nie wiadomo o co chodzi, ale wymieniają to na banany. Słuchaj, no. Każdy co chce. Spotkałem się z tym na Sri Lance i spotkałem się z tym, z takim cwaniactwem małp również właśnie na Filipinach. Natomiast no jest to, wiesz, ja jadąc tam, to ja biorę taki plecak 40 litrów i trzy t-shirty. Jedyną najcenniejszą rzeczą, którą mam, to jest telefon i karta, no, kredytowa, koniec, dokumenty. Więc ja tam nie biorę nic, co mogę stracić, więc mam to w nosie. Ostatnio nie, ale pierwsze wyjazdy do Azji tak, dałem. A czemu? Nie. Wiesz co, no bo jednak ta cywilizacja tam jest jakoś. A ja zawsze noszę na przykład przy sobie nóż, no, taki, który wygląda na nawet taki lekko bandycki, ale ja nie jestem żadnym bandytą i nie używam go do takich rzeczy, ale powiem ci, że on mi się totalnie przydaje zawsze. I czasami bez niego czuję się wręcz goły. Chodzi o to, że wiesz co, takie prozaiczne rzeczy, a jest bułka, pachę, ja mogę przecieć. Coś tam nagle się odkręciło, ja mogę dokręcić nim. Otworzyć, wiesz, jakąś butelkę, no nie? Ja sobie wyobrażam, że na takim wyjeździe takich sytuacji jest znacznie więcej. Wiesz co, to racja i myślę, że ja się po prostu wysługuję moimi kumplami, bo zawsze mój jeden albo drugi, albo trzeci kumpel mają zawsze scyzoryk. Czubaka mam gdzieś zawsze pod pachą.
O, jest jeden. Czubaka już jest, wiesz, rodzinnym gościem, ma dużą familię, zajął się produkcją filmową, super mu to idzie. A co produkuje? Wiesz to, z tego co przynajmniej ja wiem, bo jakby nie obserwuję wszystkiego, ale dużo reklam, dużo filmów. I to dla telewizji i większych, w jednej nawet kiedyś jakiejś prowyborczej, którą robił, brałem udział. No ma całe studio filmowe, produkcyjne, przepraszam. Więc jakiś świetny zrobił? Wiesz co, to są, ja tych pełnomatorzowych nie. To z tego co ja przynajmniej wiem, to są bardziej właśnie reklamowe rzeczy i telewizyjne, więc to zupełnie inne, super fajny postać. Ustawić z Czubaką? Ustawić z Czubaką, zaraz dam ci do niego namiar. Fajne. Pozdrawiamy Szymona. No tak, no więc. A ty jeździłeś na desce? Ja na deskorolce jeździłem bardzo krótko, bo po prostu byłem do dupy. Natomiast na snowboardzie od razu złapałem bakcyl. Jako, że Czubaka właśnie między nimi i całe grono skate'ów, z którymi się kumplowałem, wzięli mnie pod pachę, bo ja robiłem foty na wszystkich wyjazdach, no to ja miałem bardzo szybki kurs, wiesz, nauki, bo to było tak, co, a nie pojedziesz z nami, nie pojedziesz tędy, ty leszczu, więc tam była, ja byłem po prostu ciśniowany tak, że ja po tygodniu już na pierwszym wyjeździe już jeździłem, wiesz, nie tylko czarnymi szlakami, ale nawet poza szlakami, jakimiś kurde przełęczami, no. Więc tam nie było... Tu ci jedną historię wtrącę. Myśmy też kiedyś zrobili koledze bardzo szybki kurs. I było to tak. Pojechaliśmy do Zakopca, w którym jak to w Zakopcu okazało się, że właściwie nie ma śniegu. Klasyk. I cały ten wyjazd można poświęcić na balowanie. Ale pierwszy dzień jeszcze były resztki tego śniegu i wjechaliśmy na Kasprowym. Byłeś pewnie na Kasprowym. Jestem 5 razy w roku co najmniej. No i tam jest, mówię o tym Kasprowym, który się przechodzi na drugą stronę, gdzie jest te takie... Goreczkowe. Na początku jest to taki zjazd ostry. No, Goreczkowe. I bo myśmy w ogóle mieli taki patent, że nie wjeżdżaliśmy tą dużą kolejką, tylko myśmy 40 minut szli do tej goryczkowej, no nie? No i dzisiaj byłoby to pewnie niewykonalne dla mnie, bo że jakiś milion dolarów by wisiało przede mną, ale generalnie wtedy myśmy 40 minut to dobry czas. I byliśmy. To dobry czas. Tak, myśmy wszystkich wyprzedzali. 40 minut jest takim dobrym czasem. Tak. Oprócz naszego kolegi, który był wielkim narkomanem w tamtym czasie, palił szluga za szlugiem i biegł przed wszystkimi o ileś metrów na przodzie peletonu. Tak, tytoń go tak nakręcał? Nie wiem, takie zdrowie miał obraz, rozumiem. Już mówił, Jezus Maria, on jest najgorszy z nas wszystkich i jest pierwszy na górce, no nie? Ale, no i myśmy do tego kolegi wjechali na tą całą górkę i mówimy do niego tak. Słuchaj, Tomek, więc to jest tak, to się tak szosuje, raz na piętach, raz na palcach i właściwie skręty robisz tylnią nogą. No to tyle, my lecimy, cześć. Podobno zjechał wszystko na tyłku. Aha, jeszcze sam prawie lód był, no nie, naprawdę, to była masakra, ja nie wiem jak on to zrobił. Natomiast myśmy zjechali raz i to był cały wyjazd, bo to było bez sensu. Kasprowy jest, słuchaj, niestały w uczuciach, bo czasami jest tak jak mówisz, jest po prostu dramat. Mój ostatni zjazd z Kasprowego byłem w styczniu, jeszcze przed naszą pandemią. No to tutaj tylko i wyłącznie chyba ambicja i jakieś chora ambicja i jakaś po prostu taka potrzeba, że muszę zjechać. Zmusiła mnie do tego, żeby te 5 razy zjechać na Gąsienicowej i później z Goryczkowej na sam dół. No bo to był dramat. Jak weszliśmy na górę, właśnie dokładnie lód, ale to mało powiedziane, że lód, bo oprócz tego, że był lód, to jeszcze były grudy lodu na całej trasie. No, koszmar. Na nartach jeszcze... Tak posypane jakimś piaskiem, trochę śniegiem. Tak, to koszmar po prostu. I tutaj podchodzimy pod stok. Na szczęście nie miałem żadnego kaca, tylko to było jeszcze przed balangą, na którą się szykowaliśmy. Więc no jakiś taki, wiesz, rześki umysł i wszystko było pod kontrolą, no ale ta potrzeba i głód tego, że nie byłem na Kasprowym rok, mnie nakręcała, no ale dokładnie metr obok mnie wpiął się narciarz, ja już nie zdążyłem butów wpiąć w deskę i po 10 metrach po prostu pyk, wywalił się i słuchaj, głową tą stromizną, głową w dół.
To jest oczywiście goprowcy i tak dalej, i tak dalej. Rozwalony bark, ręka po prostu wisząca i tu jeszcze miał coś z karkiem. No jakiś koszmar. Z uchu czarny tak głowy pływał. No nic, no myśmy jakoś, nie wiem, to była głupota, wiesz, 150, ale zjechaliśmy 5 razy. No to i tak ci powiem, gratuluję charakteru. Więc no to nakręcanie się kumpli głupie, no wiesz, jeden mówi, że a tak, no pochodźcie, przyjechaliśmy, to zjedziemy. No oczywiście nie żałuję, no bo przez tą naszą straszną pandemię... A sztucznym teraz nie sypią? Nie. Gamonie, no? Gamonie. Oni wiesz co, górale niestety miejscowi, lokalni jakby nie za bardzo się cieszą z tego, że turyści przyjeżdżają. Od lat. Dopóki się nie skończy, że nikt nie będzie przyjeżdżał. Właśnie hajs nie będą zgadzały, będzie... tak. Jak w Barcelonie, no nie? O, turyści, a potem nikogo nie ma i... Co tu zrobić? W mojej restauracji nikogo nie ma. Tak. Podobna sytuacja w Amsterdamie. Oni tam już, wiesz, pluli na tych gości, bo odkąd otworzyli, wiesz... Coffee shopy, tłumy. No to, ale to teraz, ja byłem w zeszłym roku jeszcze jakoś, to no, gadałem z, nie wiem, z 5 jakimiś szefami restauracji czy kelnerami i wszyscy po prostu... No pluli na turystów. Ja mówię, słuchajcie, wy się cieszcie, że ich macie, bo za chwilę możecie ich nie mieć i dopiero będzie, wiesz. Że tłumy, że nie mogą chodzić, że nie ma miejsca na odpoczynek. No kurde, ale kasa się zgadza, no. Coś za coś, nie? Jak chcesz mieć spokój, wyjedź sobie, kurde, poza miasto. Ale wiesz co, muszę nawiązać jeszcze do Kasprowego jedną rzecz. Myśmy zrobili inne debilstwo z moim kolegą. Wjechaliśmy ostatnią kolejką, akurat wtedy nie było nikogo, bo halny wiał. Jeden. I wjechaliśmy ostatnią kolejką, jak wjechaliśmy, to nam powiedzieli, słuchajcie, właśnie ta kolejka zjeżdża w dół, wsiadajcie w nią, bo za chwilę zamykamy górę i wszystko w ogóle zamykamy i halny właśnie wjeżdża i jest po całym jeżdżeniu. Tak. A my, no jak, to jacyś idioci sobie mogą zjeżdżać, myśmy nie po to tutaj przyszli, żeby ten, wjechali, żeby teraz zjeżdżać kolejką. To samo no, nastawienie, co ja widzisz, tak. No. No i my, wiesz, za deski i zasuwamy na tą goryczkową, no nie? Na drugą majkę i z tymi deskami, no ale tak już po, nie wiem, 20 metrach zaczęliśmy zdawać sobie sprawę, że trochę coś jest nie tak, bo w ogóle ciężko utrzymać deskę w rękach. No tak, napierdala, że ją po prostu wyrywa, no nie? Ale to co, to tam kit dla nas, myśmy wzięli, usiedli, wpięli te kurde deski, no i zjechaliśmy po 3 metry i nagle się okazało, że po prostu końca ręki nie widzimy, że dobrze, że siebie słyszymy, że w ogóle wejście ze 3 metry do góry jest rzeczą niemożliwą w tym momencie. Bo nie wiesz, gdzie jest góra. Ale w ogóle, że nawet ten kawałek, co myśmy przejechali, to już nie jesteśmy w stanie wejść pod to. I tylko krzyczymy do siebie i słuchaj, jedziemy w dół. I ja mówię, ja pierdolę, no jak tacy debile, po prostu zabiliśmy siebie, chuj, będą matki płakały, kurna, my po prostu pojechaliśmy wsiną dal, żeby nas przysypało to wszystko, no nie? Sprawdzenia się. I wiesz co, no myśmy tam do siebie krzyczeli, ja już nie wiem, czy prawie płakali, czy co, ja byłem tak przestraszony, że mówię, no myśmy zrobili po prostu debilstwo życia, no nie? No i nagle, co było piękne, że, ale to trwało dosyć długo, bo ja mówię tak, to ja sobie nie wyobrażam, jak my zjedziemy tą pierwszą górę i potem tam jest taki motyw, gdzie jak się nie rozpędzisz wyjebanie, to nawet tak. Kawałek trzeba podejść. Tak. I ja mówię, ja sobie nie wyobrażam, że my w ogóle gdzieś idziemy, no nie? To jest niemożliwe. No, nie wypinam się z deski. No, i wyobraź sobie, że chmura się po prostu skończyła na odpowiednim poziomie i nagle był zjazd i koniec wszystkiego, no nie? I to nas uratowało. Jakby to trwało, nie wiem, niżej było, to ja nie wiem, czy byśmy tam nie zostali po prostu, no nie? Słuchaj, no Kasprowy ma to do siebie, że halny to po pierwsze, po drugie te mgły, o których mówisz, no ja je doświadczałem wielokrotnie. Mnie to bawi, bo jest to jakaś przygoda. No wiadomo, że jest to niebezpieczne, szczególnie jak ktoś nie do końca jeszcze, szczególnie to odradzam początkującym, bo to jest hardcore dla mózgu, dla błędnika. Natomiast muszę ci powiedzieć, że no, przejeździłem Alpy, no, mogę powiedzieć śmiało, że wzdłuż i wszerz, ale ja ten Kasprowy kocham. No to jest moja góra, wiesz, ja tam się uczyłem jeździć na nartach, ja tam się uczyłem jeździć na desce, ja tam zrobiłem pierwsze triki na hopach gdzieś poza trasami. Miałem genialne również randki, które piękne dziewczyny, które podrywałem na wyciągach. Pozdrawiam, bo może niektóre nas oglądają.
Słuchaj, ja naprawdę z sentymentem, mimo tego, że dokładnie, co mamy teraz, dzisiaj jest 1 października, tak? No to za 1,5 miesiąca jadę w Alpy, bo chcę sobie odbić zeszły sezon, który po prostu przez COVID wszystko poszło w łeb. To jednak na ten Kasprowy ja co chwilę wracam, ja tą górę po prostu uwielbiam, tak jak mówiłeś, 40 minut. Dla mnie to podejście na górę, to jest już jest frajda, ten strumyk po drodze, wiesz, stajemy, gadamy sobie, jest to też zajebista okazja do tego, żeby jakoś tak się fajnie zbratać z kumplami. No i wiesz, ja tam też doświadczyłem jednych chyba z najlepszych warunków w życiu. W ostatnich latach niestety jest gorzej, no bo jak wiemy, mamy globalne ocieplenie, które na Kasprowym bardzo mocno widać. No to ja już sobie teraz tego nie wyobrażam. No słuchaj, kiedyś było po 3 metry śniegu. Znaczy ja na główkę mówię, można było skakać. Ja generalnie miałem zawsze pecha do Kasprowego. Okay. I miałem bodajże, znaczy ja też nie byłem na tym snowboardzie milion razy, wszystkie razy, kiedy byłem, to jakbym zliczył to nie wiem czy 10 czy 15. Okay. Bardzo to lubiłem i strasznie doceniałem. Natomiast no, jestem ze Szczecina, to jest jeszcze wiesz, 2 razy tyle co z Warszawy i tak dalej. O Kasprowym powiem... A kiedyś byliśmy na zawodach snowboardowych w Szczecinie, zaraz ci opowiem. O Kasprowym powiedziałbym dokładnie to samo co ty, że bardzo lubię Kasprowy, mimo... Kasprowego? Nie wiem, czy się... Kasprowy. Tak. Bardzo lubię Kasprowy, mimo że nie pojeździłem sobie tam fajnie, ale tam było zawsze świetnie, tylko mnie po prostu wkurwia, że z tej góry nie jest wyciągnięte tyle, co z niej można by było wyciągnąć. No, czyli właśnie, czemu nie zrobią jeszcze jednej jakiejś kolejki, żeby wjeżdżać? Ponieważ Tatrzański Park Narodowy i Górole wspomnieni nie chcą tam nic robić. No właśnie, co za kurde kretyństwo. Chcecie sobie jeździć? Jeźdźcie sobie na Słowację, tak jest, no. Odpowiedź ich. No tak właśnie no, jest. I co? No wiem, no durnie. Przecież wiadomo, że jak jedna góra, która już i tak jest, jakby jeszcze w nią zainwestować, no oczywiście, nic to nie zmieni, nagle... Świstaki nie... mają 10 innych gór dookoła. Tak, a ta jedna już, a ta jedna i tak wiadomo, już jest... że małpy gadające tam biegają, tak, i zjeżdżają, tak. I koniec, może tylko zrobić to lepiej. Mam to samo zdanie co ty, dostajesz szału od lat, do tego stopnia, że w zeszłym roku słyszałem, znaczy nie słyszałem, przeczytałem to w kilku tytułach o różnych stronach, i lewej i prawej, że jest pomysł, żeby w ogóle zamknąć wyciąg na Kasprowy. I oddać go parkowi Tatrzańskiemu. Tak, jest świetny pomysł. No, niech wszyscy jeżdżą do Szczyrku, a Szczyrk pęka w szwach, no i tam są niestety te małe górki, więc... Albo po prostu niech wszyscy jeżdżą i wydają szmal za granicą. Tak jest, zamiast w naszym kraju. No właśnie, to jest durnota, której ja nie mogę przeżyć, bo ja jestem... wbrew pozorom lubię podróżować, ale jednak kocham nasz kraj i najchętniej bym jeździł tutaj dużo, no ale widzisz, no, tak to wygląda. W każdym razie na Kasprowy na pewno się wybieram w tym roku też. Niezależnie od tego, czy wyciąg chodzi, czy nie chodzi. Ja też wielokrotnie wchodziłem, nie tylko tam te 40 minut pod chałupę, tylko często wchodziliśmy na samą górę, bo również krzesełka nie chodziły, więc kiedyś no, byłem trochę młodszy, to robiliśmy takie rzeczy. No nie, dla mnie teraz to, tak jak powiedziałem, milion dolców mogę się podjąć rękawicę. Co, może ktoś z twoich słuchaczy? Czy ktoś ma milion dolarów i chce się pośmiać z grubasa, to zapraszam. Natomiast, ojejku, no to nie było nic. Ja pamiętam jeszcze taką rzecz, że jak się jechało tam, ja też nie jeździłem na długo nigdy, może na 5 dni, tydzień max, to zawsze też te pierwsze wejście tam psuło potem jazdę, bo ja miałem nogi zajechane grubo po tych 40 minutach wejścia i ten pierwszy zjazd, już później na drugi wszystko było okej, okay, no nie? Ale te pierwsze dni... No tak, to zawsze ciężko. Ale grzańca walniesz i... Ale wiesz co, ja jeszcze pamiętam, a czy to znasz takiego gościa, który mieszkał z mamą na Kasprowym? Oczywiście, że tak. Daniel, on się nie ma. Daniel, poczekaj, na myślińskich turniach, czyli pomiędzy jedną kolejką a drugą, a mama pracowała w kiosku na górze. Tak. Boże, ja Daniel, on był fantastyczną postacią. Świetny gość. Pokazał mi w ogóle boczne trasy i taka była, on od razu bach i wyskakiwał na tym, jak się nazywa ta druga górka, Boże. Gosieńcowa. Nie Gosieńcowa, ta pierwsza, o której gadaliśmy. Kasprowy Wierch.
No tak, ale ten, do którego się dochodzi, to jest... A, to są myślenickie turnie, a tam dochodzisz do Goryczkowej. Do Goryczkowej. Jak jedziesz było to zabezpieczenie, to on od razu, bak, robił skok w prawo. Tak. No i no to ja też. W dół była taki zjazd, w dół i nagle było takie fuch i tak jakby quarterback, no. Pół naturalny, naturalny. I na którym się na górze lądowało na czystym puchu. To było fenomenalne miejsce. Myśmy nawet z nim wywiad robili kiedyś i całą sesję. Może jak on miał nazwisko? No tą jego mamę to ja nawet niedawno jeszcze spotykałem tak? na górze. Tak. A Daniel żyje, wszystko okej, tak, u niego coś? Tak. No ja go nie widziałem, ale wiem, że nadal przez wszystko jest okej, bo ze 2-3 lata temu gdzieś o nim czytałem, wiesz? Kurde, jak on ma nazwisko? No niestety już mam 43 lata i troszkę z pamięcią czasami, a szczególnie do nazwisk. No ale tak, genialna postać. Że do szkoły na snowboardzie jeździ. Ja pierdolę, mówię, kurde, opowiesz jak z jakiegoś filmu. No stary, ale mieszkanie na środku góry, no. Bo on nie mieszkał na górze, tam gdzie są, no tak. Nie wiem, schronisko, coś tam. Tylko on mieszkał w chałupie na środku po prostu wielkiej góry. No to jest po prostu jak jakiś, naprawdę, jak powiedziałeś, na jakimś bajce, no filmie, no to jest jakiś obłęd. No ja był taką kozicą górską, no. On tam się, wiesz, ja wszystko, wiem, wszystko. Chodził po górach. Talent sportowy, no tak, wielki. Taką żyłką był, no. No zrobiło to na mnie wrażenie, spotkałem człowieka tylko raz, pozdrawiam. Ja też. I byłem pod wielkim wrażeniem jego osoby i w ogóle też tego, jaki był taki bardzo sympatyczny. Tak, otwarty na ludzi, no. Wiesz, taki skromny i też pełny pokory. To nie był, jak broń Boże, ten gwiazdor ani showman, nie. Tylko on był po prostu, kochał to, co robi. Jeździł fajnie i był otwarty na ludzi. To była naprawdę super fajna postać. No i właśnie o takich postaciach do Zedos żeśmy pisali, ale tak jak powiedziałeś, często też dowalaliśmy wielu. Ja pamiętam taką śmieszną anegdotę, że kiedyś chciałem zrobić z humorem o takiej bardzo bujnej, genialnej na deskorolce postaci, czyli Stiko Ramie, kultowym skaterze, wariacie, Patryk Wrzosek. Pozdrawiam serdecznie. No ja chciałem... A Patryk dalej jeździ? Wiesz co, on już jest DJ-em teraz dla mnie bejsowym i tatą, ale z tego co widziałem, to tam z Perezem sobie czasami jeżdżą. A ja chciałem właśnie z Perezem porozmawiać. Ten mam numer do niego, masz, tylko no. Tak, tylko Piotrek, który ogarnia mi rozmowy, nie wiem, czy się nie dodzwonił, czy no, będę przyjeżdżał następnym razem, to na pewno będę chciał się odezwać, bo to są takie postacie z mojego dzieciństwa, którzy na swój sposób byli moimi idolami, bo ja nie jeździłem niestety dobrze na deskorolce, jeździłem bardzo długo i strasznie dużo miłości w to włożyłem, natomiast no, byłem totalnym antytalenciem, chociażby z powodu, że mam krzywą miednicę i mi było ciężko w ogóle utrzymać równowagę. Jak na to, co mogłem, to uważam, że byłem niezły. Ale no po prostu było takie stop u mnie, które... No ale ważne, że to był dla Ciebie fan, no to o to chodzi. Był, ale pod koniec już był to dla mnie stres. Okay. Po prostu mnie to tak do szału doprowadzało, że ja to tak kocham, ja to tak chcę robić, a ja tak tego nie mogę robić. No wiem, to straszne. Że po prostu mnie to totalnie... I ktoś tam by powiedział, no to znajdź sobie pracę koło tego, zostaw fotografię, pieczyć fotografię, pieczyć kurwa, tamte, jak sobie na deskorolce. Takie miałem podejście do tego. Tak. Nie? Słuchaj, no oni byli również moimi idolami, ale no, miałem też to szczęście, że w pewnym momencie kumplami. Właśnie ze Stickorama o tyle śmiesznie, że myśmy pisali taki, tak jak sam wspomniałeś, dowalaliśmy ludziom, którzy pisali listy, ale również też naszym jakby kumplom często. I ja zrobiłem taką całą ankietę, bo Patryk Wrzosek, czyli Stickorama, był bardzo podobny do Conana O'Briana. Nie wiem, czy pamiętasz taką postać. Conan O'Brien, czyli jeden z pierwszych ludzi, którzy prowadzili talk show amerykański. Taki, i on był identyczny, tak samo był w piegach. Nie pamiętam. No, tak, tam było kilku takich. No, kultowa postać amerykańskiej telewizji, która w Polsce akurat też wtedy była retransmitowana. No ja zrobiłem porównanie do nich i napisałem jakoś niefortunnie, bo chodziło mi o to, że on dużo koleżanek wtedy poznawał i zaliczał i chodziło o to, że
No, że tam strzela, nie? I to chciałem powiedzieć, że gejzer. No i napisałem, że największy gejzer w RP. I w ogóle nie pomyślałem o drugim skojarzeniu, więc Patryk się do niego pół roku nie odzywał. Ja się potem no, kajałem. W każdym razie, tak, no dowaliliśmy tam wielu osobom. Nie było żadnego tabu, nie było żadnych ograniczeń. Czubaka nam na wszystko pozwalał. No więc dawaliśmy, wiesz, do gazu, a wracając jeszcze do samej redakcji, bo to jest też śmieszna sytuacja, Czubaka wynajął takie studio graficzne tej pańskiej, słuchaj, na której w ciągu dnia był, no oni oczywiście przyjmowali wszystkie joby, no bo było tam dwóch młodych chłopaków, którzy chcieli jak najwięcej kasy zarobić, ale ich największym jobem był najbardziej wulgarny gejowski magazyn Men. Okay. W związku z tym przychodziło tam dużo, bardzo dużo frików do tego tej redakcji, między innymi prostytutki, które były stałe obok na pańskiej przy dworcu centralnym i one tam wpadały, bo tam było takie środowisko po prostu. Aha. No my młodzi chłopcy, no ja miałem wtedy 20, tam 19 lat. Jak znalazł? Ja byłem przerażony. Tak? No. Ja byłem przerażony, bo ja, wiesz... Ja bym był nieśmiale podniecony. No dobra, no były takie chwile, no przyznaję ci, dobra, czy jakaś jedna na 10 była ładna, to byłem nieśmiale podniecony, ale generalnie to nie były ładne osoby i ładni ludzie. Okay. No w każdym razie myśmy przychodzili wtedy, kiedy oni kończyli pracę, czyli oni kończyli pracę około 11 w nocy i my wtedy zaczynaliśmy pracę do 5 rano. I tak powstał pierwszy, drugi i trzeci numer do Zetos. W tych dziwnych okolicznościach. Raz miałem taką sytuację, że nawet jedna z tych pań, słuchaj, upatrzyła sobie mnie i no chciała ewidentnie coś mi tam zrobić, nie? No ja się broniłem, więc w końcu właśnie miała podobne sprzęcik jak twój mikrofon, tylko radyjko takie właśnie srebrne i pamiętam, że mnie zdzieliła tym radyjkiem, żeby mi powalić na ziemię. Na szczęście nasz kumpel, kolejny super skater, nasz grafik, czyli Baby tak zwany, Baby, czyli Paweł Przybył, w tym momencie jeden z najlepszych no, grafików, ale również w 3D, on robi wizualizacje niesamowite w 3D. Baby jest po prostu naprawdę genialny, on był grafikiem do Zdedos. No Baby ją uratował, bo ją po prostu dorwał i ją tam się tam wyrzucił od tyłu. Natomiast no, było to takie dosyć traumatyczne przeżycie, szczególnie, że tak jak mówię, no, w tamtych czasach 19 lat to było troszkę inaczej niż teraz 19 lat. Myśmy byli ciutkę większymi dzieciakami i... Słuchaj, bardzo prosta rzecz, no. Słuchaj, ja pamiętam pierwszą pornografię w moim życiu. Ja znalazłem u rodziców gazetkę, dzisiaj nazwałby się po prostu, nie wiem, gościem niedzielnym, która była czarno-biała i na okładce była po prostu kobieca pupa. Ja tak trzymałem to i nagle mówię, kurwa, pół godziny minęło i tak się gapię w to. Nie wiem, czemu w ogóle się w to gapię. Co w tym jest, kurwa? Przecież to jakieś kółka, dwa. I słuchaj, no dzisiaj to myślę, że już 12-latki wiedzą, że można z koniem, z psem, kurna, z koleżanką, z kolegą. Myśmy nic nie wiedzieli. No właśnie. Zero. Gówno myśmy wiedzieli. Zero. No. Słuchaj, jak ja obejrzałem, pamiętam, Nagi Instynkt, czyli dzisiaj film, który jest, no kurde, dzieci oglądają. No wiadomo. Dla mnie to było takie tabu, ja się tak po prostu wstydziłem przed rodzicami przyznać, że oglądałem Nagi Instynkt. Jak wyjechali sobie go, wypożyczyłem i obejrzałem chyba z 5 razy z rzędu. Sharon Stone, genialna. Ja po prostu nie mogę się napatrzeć na to, co tam się dzieje. Myśmy, no sam pamiętasz. Tam się pieprzony nic. Prawda? Ale no. Dla mnie to było coś tak niesamowitego. No myśmy nic, myśmy nie mieli ani edukacji seksualnej, ani internetu, ani tych gazetek, o których mówisz, ani filmów. I jeszcze rodzice też w tamtych czasach to było totalny temat tabu, szczególnie u mnie w domu w ogóle seks nie istniał, więc myśmy byli tak naprawdę to takimi prawdziwymi dzieciakami. Myśmy się zajmowali właśnie, nie wiem, grałem w kosza, w piłę, wiesz, biegałem po lesie, robiłem właśnie wspomniany twój nóż, finka, graliśmy w noże, skakaliśmy po drzewach, bawiliśmy się w wojnę i to trwało tak do nawet, nie wiem, 16, 17 roku. 28 roku życia. Skaczę po drzewach może, tak, nadal. No nie, ale tak, oczywiście i słuchaj, jak ja spotykam dzisiaj 19-20-latków, a wiesz co, na przykład ostatni raper, z którym współpracowałem, KB, jak go poznałem, to miał 17 lat. Znaczy, z którym współpracowałem, którego wydawałem.
no to wiesz co, no, to są zupełnie inni ludzie. Tak. Ale oni się kurwa nie urodzili jacyś inni, się urodzili tacy sami, tylko tyle, że w ogóle według badań to człowiek genetycznie to się w ogóle bardzo dawno nie zmienił. Jakbyś tam wziął ludzi sprzed 2000 lat, to oni byli bardzo podobni, może trochę niżsi byli, ale głowy mieli podobne, tylko chodzi o to, że no po prostu zupełnie inne bodźce ci ludzie tak, mają, tak? Mogą sobie K-magazyn czytać, no nie? Dostęp do informacji, mój drogi. No tak. Myśmy wtedy nie mieli, no, żeby jak ja pisałem teksty, czy filmowe, czy muzyczne, czy jakieś tam kulturalne, to nie miałem internetu i researchu, tylko ja musiałem, nie wiem, po pierwsze wertować milion starych gazet ewentualnie, książek, które gdzieś tam zdobywałem w jakichś bibliotekach albo u znajomych, no a reszta to tylko wyobraźnia, no. Słuchałem płyt i po prostu pisałem co słyszę, a nie, że kurde, wiesz, tutaj siedziałem i wiedziałem milion informacji. Jak zakładałem firmę odzieżową 100%, to jak chciałem się dowiedzieć, gdzie na przykład, nie wiem, robi się dany sitodruk albo powiedzmy, nie wiem, guzik do jeansów, to musiałem pojechać na targi, na których była ta firma, pójść do nich i zobaczyć, jakie oni mają guziki i ewentualnie nie kupić. Dzisiaj piszesz guzik do jeansów i jeżeli tej firmy tam nie ma, to znaczy, że w ogóle jej nie ma. Na tym kończysz. Tak, zresztą ze wszystkim tak jest. Na przykład chcesz się nauczyć dzisiaj robić muzykę, no to ja miałem bardzo wielkie szczęście. Miałem kolegę Oreła, którego pozdrawiam cię, Oreł, fajnie by było, żebyś kiedyś do mnie odezwał. Który był założycielem Electric Root Boys. Nie wiem, czy słyszałeś tej informacji. Była to bardzo wyjątkowa rzecz. No i on był tak fajnym człowiekiem, że wziął i mnie po prostu tego nauczył. Mhm. On przyszedł do mnie i przychodził do mnie, nie wiem, 10-20 razy i mi mówił, to jest tak, to jest ten, to jest w ogóle tonacja, to o muzyce mi w ogóle mówił, wiesz, pytanie, odpowiedź, podział 4x4, stopa, werber. Nie wiedziałem, co to jest stopa i co to jest werber. Dzisiaj co? Wpisujesz tutorial. Połączenie styczki takiej i takiej z logikiem, tą i tą wersją, no tak, to i tamto, wyskakuje jakiś koleś i napierdala ci. No ale wiesz co, moim zdaniem ja jestem troszkę analogowy i lubię te stare czasy, ale uważam, że jedne i te czasy i tamte czasy miały swoje zalety, bo w tamtych czasach, ja właśnie tak jak wspomniałeś o twoim kumplu, ja się większość rzeczy nauczyłem od kumpli, od starszych kumpli. Wiesz, jakby o kinie dowiedziałem się od kumpli moich na trzepaku, nie? Że przychodziłem na ten trzepak pod blokiem, no i oni zaczęli mówić o jakimś Jarmuszu, jakimś Antonionim, jakimś Linczu, wiesz, jak ja czegoś nie wiedziałem, to oczywiście wstyd się było przyznać, ale tego samego dnia biegłem do wypożyczalni wideo, oglądałem całą noc filmy, następnego dnia przychodziłem na trzepak i mówiłem, no tak, tak, tutaj wiesz, zawód reporter, tutaj nie wiem, człowiek słoń, tutaj coś tam, wiesz, już byłem taki mądry, tak, 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 już byłem taki mądry, no i faktycznie ja się strasznie przyklejałem do, jak byłem młodszy, żeby było śmiesznie, już wtedy, mimo tego, że wszyscy u mnie w podstawówce, dla nich dziewczyny były B, bo są jakieś głupie, ja się do tych bab zawsze kleiłem. Ale później faktycznie no jakby miałem takich swoich starszych kumpli, którzy mnie właśnie wprowadzali w muzykę, wprowadzali mnie w film, później właśnie w annały wydawania, to już Czubaka, który jakieś tam gazety robił wcześniej i jakby wszystkiego mnie uczył tak naprawdę. No i właśnie między innymi dzięki takiej szkole, wiesz, ja w wieku 21 lat, czy 22, no chyba 21 lat zostałem najmłodszym naczelnym, bo właśnie dzięki Czubace na tym Dozdedos tak się fajnie wszystko ułożyło, że otworzyliśmy drugi magazyn, którego już byłem naczelnym. To już była, oczywiście własność była nie moja, no ale zostałem redaktorem naczelnym magazynu Fluid. Okej, okay. To był zupełnie inny najazda. Totalnie. Pamiętam. Tak. Ale wydawana w tym samym mieszkaniu, co Dozdedos. Okay. A powiedz mi coś takiego, jeżeli to nie jest jakaś tajemnica, a co się w ogóle wydarzyło w tym Dozdedos? Bo tam się coś wydarzyło i on się nagle wziął i spierdolił i w ogóle jakieś hero zostało, które miało być nowym Dozdedos. Też to Czubaka robił. Wiem. Słuchaj, tam się pokłócili właściciele, czyli Czubaka ze swoim biznes partnerką i no i tyle, no. Tam, jak zawsze łączenie, słuchaj, przyjaźni z biznesem nie wychodzi nikomu. Tego nie polecam, sam też się przejechałem na tym. Ja mam jedną rzecz. Bardzo, 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 bardzo rzadko zdarzy się, że to wychodzi.
Ale rzadko. W większości przypadków nie. Ale zdarza się, że wychodzi. No, ja mam dwa przykłady, które gdzieś tam się to udało, no nie? Ale no, w większości przypadków to... Tam była totalna kłótnia, już wystaniem, ja nie będę to wnikał, myślę, że Czubaka ci sam opowie, jak będziesz chciał, jak z nim zrobisz wywiad. No ja zostałem we Fluidzie, bo nie miałem co robić, w sensie takim, że nie miałem alternatywy, nie miałem innych rzeczy, więc zostałem po jednej stronie barykady kłótni, ale też nie na długo, bo po roku ten Fluid, nie, po dwóch latach, przepraszam, po tej kłótni, czyli ja byłem prawie 4 lata byłem naczelnym tego Fluidu. To był magazyn o muzyce i o sztuce, ale taki bardzo cool, pięknie wydany, bardzo nowoczesny, dużo elektroniki, dużo też takiego nowoczesnego hip-hopu, dużo takiego alternatywnego rocka. Myślę, że mój kumpel Baki go czytał. A dla mnie to już była nie ta jazda. Nie ta jazda, no tak, bo ja inny chciałem deskorolkę, chamski humor i hip-hop. I to jest wszystko, co mi to są 4 lata z mojego życia, czyli do Zedas, mój drogi. I wyjazdy, no Jezu, to był też szalony czas, bo myśmy nie mieli w ogóle pieniędzy na nic. Staczało nam na, wiesz, bilet miesięczny, na przysłowiową flaszkę wina w piątek i tyle. No, a to, że byliśmy redakcją, pozwalało nam na wiele rzeczy fajnych, bo między innymi wpakowaliśmy się wszyscy, wiesz, w furę jakiegoś tam kumpla, składaliśmy się na benzynę, a na miejscu w Alpach dogadywaliśmy się, jako że mamy medium, na darmowe spanie, skipasy i jeszcze często nawet się udawało lunch dostać, wiesz. A resztę kupowaliśmy w Polsce w sklepie, gotowaliśmy sobie i tego, to był naprawdę taki najbardziej beztroski, wariacki, super czas. Też taki męski bardzo, bo to były wyjazdy naprawdę turbo męskie. Oczywiście wychodziliśmy wieczorem na alpejskie miasteczka, czy też polskie miasteczka. Które akurat chuj chyba zimował, co? No wiesz, były jakieś turystki fajne. Ja pamiętam, że jak ja w Alpach ja byłem chyba, nie wiem, to może za 2 razy, czy coś takiego. Raz byłem na super wyjeździe, gdzie non-stop padał śnieg, a w ogóle jeszcze super było to, że ja pojechałem tam za 400 zł, bo jakiś kolega się rozchorował, czy coś tam i po prostu miał do odsprzedania cały wyjazd. Okay. I totalnie nie było w ogóle na to stać w tym roku i to było tak, że ja mówię, no nie, w tym roku to nie ma szans, że pojadę, nie mam to pieniędzy, ale za 400 zł szkoda było, nie pojechać. Okay. Pamiętam, że był wielki zawód, bo ja byłem wtedy totalnie nastawiony, że po tym to trzeba iść na imprezę, na dyskotekę, na coś tam i nagle ja mówię, kurde. Nasz Zakopiec to jest zajebisty. No tak. To jest jakieś cholerne gówno. Jeśli chodzi o jeżdżenie. A gdzie ty byłeś? W jakim kraju? W Austrii. Nie wiem nawet w jakiej tej miejscowości, ale dużej całkiem. Same to miasteczko i to wszystko było całkiem spore, no nie? A ja mówię, no ale tam nic nie ma, tej dyskoteka, to wszystko, to jest jakaś wichocha, to jest no tak jest, tak jest. Oni przede wszystkim, słuchaj, szczególnie we Francji i we Włoszech zaczynają w tych alpejskich miasteczkach imprezy dopiero około pierwszej, drugiej. Więc myśmy się tego nauczyli, bo my wychowani tutaj w naszym kraju już chcieliśmy na imprezę iść o 10, a tam po prostu puchy, bo wszyscy robią sobie drzemkę. I oni o pierwszej wychodzili. No ale przyznam się, że nasze wyjazdy przede wszystkim do Francji to i imprezy, które wtedy uskutecznialiśmy, czyli 25-6 lat temu, no to nie tylko się echem odbijały w naszych magazynach, które tworzyliśmy, tylko się echem odbijały również u lokalnej społeczności francuskiej czy włoskiej. Okay. No, przechodziliśmy samych siebie. Legendy są potężne. Jak czytałeś do Zedas, to pewnie dużo czytałeś o różnych wydarzeniach. Bardzo filmowych, bardzo, bardzo filmowych. No to co mieliście? Za najlepszy odpał. Słucham. Słuchaj, no, nie wiem, czy niektóre osoby chcą, żebym o tym mówił, natomiast no... Mów X, Y, Z. Słuchaj, no, X wziął otwarty samochód, jeździł sobie nim po kortach tenisowych, wszyscy tańczyli na samochodzie. Słuchaj, na jednej imprezie poderwał 5 dziewczyn, wszystkie były zajęte, więc lokalni Francuzi zebrali się, no i klub tak naprawdę musiał zmieniać wystrój następnego dnia.
bo była bardzo, bardzo napięta sytuacja pomiędzy, pomiędzy X-ami a Y-kami. Okay. No kończyło się to różnie, potrzebowaliśmy negocjatorów z umiejących mówić po francusku, żeby uwolnić niektórych naszych kolegów. Dużo różnych przygód było. No, była to taka, wiesz, nastoletnie czasy, gdzie można sobie pozwolić na różne szalone rzeczy. Teraz oni są w większości ojcami i matkami, więc nie chcę im robić kuku. I obywatelami, którzy porządnie płacą podatki. Tak jest, i są wszyscy już porządni, ale wydaje mi się, że nastoletnie lata są takim czasem, że możemy sobie poszaleć troszeczkę. Ja chciałbym, żeby całe życie takie było. Nie uważasz, że w ogóle małżeństwo jest złe? Ja uważam, że papierki wszelkie pomiędzy ludźmi, tak, to jest bardzo złe. To się nazywa małżeństwo. Tak, to jest bardzo złe. Ja nie mówię o przereklamowane do razem, czy do śmierci, czy do czegokolwiek. Ja nie mówię o tym, ja mówię o małżeństwie. Jestem za tym, żeby łączyć się w pary, ale nie podpisywać żadnych pierdół, bo jeżeli się kochamy, jeżeli się wspieramy, jeżeli chcemy być razem przede wszystkim, to powinno to nam wystarczyć, to słowo. Ja też tak uważam. Też i w ogóle te deklaracje takie, kurde, do końca, nie, tam tego, zesrałem się, nie zesrałem się, takie trochę do dupy to jest i słuchaj, no niestety... Nie nowoczesne w ogóle. Nie nowoczesne zupełnie i niestety muszę przyznać, że większość moich znajomych, która w młodym wieku się połączyła, teraz się albo rozwodzi, albo się zdradza, albo żyją po prostu w bardzo takich trudnych relacjach. Oczywiście są wyjątki, jest ich też dużo i bardzo się cieszę szczęściem moich przyjaciół właśnie w parach czy w małżeństwach, ale niestety jest ich mniejszość. Ja ci powiem coś takiego, jak miałbym się teraz zastanowić, nie o moich znajomych, ale na przykład o pokoleniu moich rodziców. No cholera, może bym znalazł jeden albo dwa przypadki, gdzie ludzie są ze sobą. I to nie jest jakaś farsa, tak. Ale w większości przypadków są ze sobą, ale to jest farsa. No tak, tak. No bo co by sąsiedzi powiedzieli, co by... Nie, nawet nie chodzi o to. Nie, różne rzeczy są. Wspólny dom. Kredyt, o Jezus. Nawet nie kredyt. Nie. Wiesz co, nie będę teraz wchodził w jakieś tam szczegóły, że tak powiem, bliskich mi osób, czy trochę dalszych, ale różne, nawet nie chodzi o pieniądze, chodzi o to, że po prostu może nie stać kogoś, żeby kupić następny dom, a ten dom jest fajny, jest ileś rzeczy dobrze, ale tam już, no kurde, nazwać to prawdziwą miłością, związkiem i wszystkim, to byłby żart. Przyzwyczajenie, nie? Wiesz? Przyzwyczajenie, jeszcze Jezus Maria, jaka gówniana rzecz, a strasznie się w nią łapiemy jako ludzie. Ja się nieraz w nią łapię i najbardziej co mnie boli, że totalnie zdaję sobie z tego sprawę, tak. Ale jest to wygodne, bo jest to wygodne i troszkę jesteśmy leniwi też do zmian. Jak niektórych ludzi... Nie, bo zmiany nam się kojarzą w naszym gadzim mózgu pierwotnym jako... To może być chujowiej. Zmiany nie są częściej na lepsze. Nie wiadomo, są częściej na gorsze. No tak. A co jak nigdy już nikt cię nie pokocha? A co jak tamto, a jak salamto? A jak zbikniesz nogę, to kto cię opatrzy? A Boże, a ten... dla niektórych ludzi, a jeszcze co ludzie powiedzą akurat, no nie wiem, ja nie mam takich... Są tacy, no. Co ludzie powiedzą, co ksiądz powie? Ludzie też tak... Co rodzina powie? No. Jezus Maria. Ile smutnych historii, zupełnie niepotrzebnych. Zupełnie niepotrzebnych. Ale też jest, wiesz co, no właśnie to przyzwyczajenie też się... ja tak przynajmniej to obserwuję, rodzi właśnie z lenistwa, no bo ja mam takich moich bardzo bliskich przyjaciół, którzy po prostu im się nie chce. Oni już mają trochę dosyć tego związku, ale im się nie chce tego zmieniać. Wygodniej na tej kanapie, wiesz, jakby jest jakaś rutyna tego tygodnia. No dla mnie są rzeczy, które są nie do zaakceptowania, bo ja nie cierpię rutyny, ja lubię zmiany. W tym momencie właśnie dorwałeś mnie, jak doskonale wiesz, w trakcie przeprowadzki mojego całego biura. Troszkę spowodowanej naszą pandemią, bo musieliśmy opuścić poprzednią redakcję,
ale okazuje się, tutaj nie chcę zapeszyć, ale okazuje się, że lądujemy na 3 razy fajniejszą, tak powiem, opcję, która będzie rozbudowana, to mogę już jakby premierowo powiedzieć o tym, bo to nie będzie tylko i wyłącznie nasz magazyn. No i już, przepraszam, ale zdradzę, będziecie mieli fajne drzwi. Tak, będziemy mieli fajne drzwi, posłuchałeś. Pierwszy, od razu bręczę, mój drogi. Ostatni numer, bardzo cię proszę, naszego magazynu, no ale jakby... Bardzo ładny. Dziękuję, dziękuję. Całe jest Animal Issue o prawach zwierząt. Oczywiście w stylu takim, wiesz... Jesteś tym? Nie jesz mięso? Wiem, że... Nie jem mięso, ale ograniczam. A ja nie jem. Brawo. Gadam o tym za dużo, w tym całym tym pewnie ludzie już są wkurwieni tym... Ale tym ja bardzo pochwalam, jak się nie je mięso, wiesz, bardzo pochwalam, tylko że niestety ja jestem... Kurde, no kocham raz w tygodniu sobie zjeść to mięcho. Ograniczyłem już na maksa, bo myślę, że tak, wiesz, na tydzień, ze 4 dni nie jem w ogóle mięsa. Możesz poznać mnie z Shindy i jej kotkiem? Słuchaj, no na nieszczęście i szczęście ma narzeczonego. Zresztą nawet by nie miała i tak nic z tego by nie wyszło. Wiesz co, no może by ci koty pokazała, no, a może ci pokażę w ogóle kotka. Wolał, żebym pokazała jednego kotka. No, widzisz, no to myślę, że jej chłopak będzie miał dużo, dużo z tym problemu. Nie, no to już... No w każdym razie, słuchaj, otwieramy redakcję, która będzie no, miała zupełnie nową rzecz, mianowicie tak zwany Kamak Art Spot, czyli będziemy mieli swoją galerię, w której będziemy pokazywali młode talenty. K-Mark, motherfucker! Tak, koniecznie to sprawdźcie. I jesteśmy taką furtką, słuchaj, dla młodych talentów, gdzie będą mogli bez problemu do nas docierać i mieć u nas wystawy, projekcje, debaty, czyli jakby chcemy naprawdę co 2 tygodnie organizować nowe, fajne wydarzenia promujące małolatów. Ale wy już robicie, czy nie? Robimy, tylko że robimy to w sieci. Na nasz... jest jakaś nowa rzecz zupełnie. Ale nie mieliśmy swojej galerii. Teraz będziemy mieli swoje miejsce, do którego będziemy mógł przyjść, napić się dobrej herbaty, którą mnie raczysz, El Greya, którego lubisz zarówno ty, jak i ja, słuchaj, i będziesz mógł zobaczyć fajne rzeczy młodych ludzi, no, na pewno młodszych od ciebie ode mnie. Czy młodzi ludzie są przereklamowani? Ja lubię wam dawać szansę, więc przychodźcie, kamak.pl, tam wszystko znajdziecie. To z dorosłymi ludźmi, czemu oni? Oni też chcą. Słuchaj, oni żyją wokół mnie, już jakby... Wiesz, od iluś lat. No. Ja też chcę coś fajnego zrobić w waszej galerii. Ale jesteś młodym duchem, dodajesz. No, zapraszam cię serdecznie. Dobrze. Słuchaj, ja też mam dla ciebie prezent. Patrz. Super. Dziękuję bardzo. Paprykarz, ale nie szczeciński, czy szczeciński? No słuchaj, weź mi, wyjmij sobie jeden, zobacz. Dziękuję bardzo. Jest, bo to nie jest zwykła zwykły rzecz. Paprykarz, dobra. No, wygląda super już. Ja lubię takie smarowidła. Ła. I to jest, czy rozumiem, wege wszystko, tak? Nie, to nie jest wege, ja podwodne mięso jem. Aha. Nie jem nadziemnego mięsa. Rozumiem. No to na chlebek genialny, bardzo dziękuję. To jest winiego paprykarz. Super. Który zrobiłem z rodziną Reiter. A to jest taki lokalny producent, który po prostu na ryneczku w Szczecinie, jak chcesz kupić sobie paprykarz, to zazwyczaj kupisz od nich, bo oni robią fajny paprykarz. Bardzo dziękuję, jestem, słuchaj, kanapkowy Joe. Uwielbiam kanapki od gówniarza, więc no będę wcinał. Dzięki. No, ale słuchaj, bo czekaj, wiesz co, ja nawet powiem ci, że tutaj troszeczkę chciałem błysnąć lekkim profesjonalizmem. Mm-hmm. Coś napisałem. Ale wiersz napisałeś, czy co? Ach, wiersz, a to napisałem nie jeden. Bo... Sklecę to później. To już było, to jednak nudne. O! Mam do ciebie takie pytanie. Słuchaj, a to już wielu osobom to zadawałem, ale ono mnie interesuje. Nie wydaje ci się, że w dzisiejszym świecie tych marek, magazynów, filmów, piosenkarzy i całego tego szansu jest za dużo? Ja ci powiem tak. To jest takie moje zdanie, o którym no, jakby jest powodem do wielu dyskusji.
bo rozmawiałem ostatnio nawet na publicznie na jakiś na fejsie, na jakiś forum u pewnie osoby ci znajomej, czyli u Tytusa niejakiego, właściciela Asfaltu, tak. który nomen omen, ja bardzo wspieram jego działania wydawnicze, ale kiedyś również był dziennikarzem u nas, w moim, jednym z moich magazynów. Czekaj. Marcin Grabski, nie, czyli... Kurwa, nie przypomnę sobie, a chciałem zabłysnąć. Znałem jego pierwszą stronę, którą miał hip-hopową. I on, bodajże pierwszy portal hip-hopowy był Tytusa. Tylko chciałem, cholera jasna... Nazwę przypomnieć sobie. Tak, ale nie umiem sobie przypomnieć. Była jakaś taka, wydaje mi się, że średnio trafiona. Ale to nieważne. No ale on dobrą ma, wiesz, ma super wiedzę, więc i naprawdę, naprawdę siedzi. U nas pisał o hip-hopie głównie, ale nie tylko. Tam był też soul, z tego co pamiętam, trochę jazzujące rzeczy. No w każdym razie u legendarnego już Tytusa na Wallu mieliśmy taką dyskusję po śmierci kultowej postaci Ewy Demarczyk, czyli muzykę dosyć trudną, ale w tamtych latach, w których ona tworzyła, czyli latach 60. 70. No była ikoną na całą Polskę. No i tam po tej śmierci się okazało, że właśnie między innymi Tytus tam też napisał jakieś kilka słów na swoim fejsie o tym. No i tam się wszczęła duża dyskusja. Ja tam napisałem swoje trzy grosze, że właśnie w naszych czasach, o których ty mówisz, gdzie jest tego tyle, jest po prostu totalny chaos, który również to jakby moim zdaniem głównie powoduje internet i YouTube i brak jakiegokolwiek selekcjonera, który ci mówi, co jest dobre, co jest warte uwagi, co nie jest. Po prostu wszystkiego mnóstwo. I za tych selekcjonerów też jest trochę. No. Właśnie jest ich trochę za dużo. Kiedyś to byli ludzie. Wy też jesteście swego rodzaju. Jesteśmy, dlatego mamy, wiesz, wiernych czytelników, followerów i coraz więcej jakby ludzi przychodzi. Właśnie głównie po to, no bo ten chaos, jaki oferuje ci internet, i przede wszystkim, gdzie rządzą algorytmy, jest obrzydliwy. No, na Spotify, na Tidalu, czy na Apple Music, czy na wszystkich innych, nie jesteś w stanie tak naprawdę, bo ilość rzeczy, która do ciebie trafia i która ci jest wciskana, to jest tylko i wyłącznie wynik tego, co algorytm zobaczył, co ostatnio słuchałeś. A czego jako głównie zaczynasz słuchać? No tego, co kolega słucha. Nie? Więc tak naprawdę wszystko się zamyka w jednej bańce. Oni słuchają jednego rodzaju, czy dwóch rodzajów muzyki. Mówię to oczywiście o jakichś tam grupkach ludzi. No tak. I szczerze nawet nie mają czasu na to, żeby szukać, że zobaczyć, że są inne gatunki, że są inne kraje, że są na przykład artyści w jakiś inny kraj itd., itd. Ja zawsze jakby skupiałem się na tym, że wybierałem sobie jakichś fajnych dziennikarzy, czy niszowych, czy bardziej masowych i słuchałem ich poleceń. I sobie słuchałem, sprawdzałem, czy mi się to podoba i miałem potrzebę poznawania nowych rzeczy. Teraz jak masz ten chaos i masz te algorytmy, większość ludzi, nie mówię o wszystkich, bo jest bardzo wiele bardzo mądrych ludzi, ale jest bardzo dużo leniwych ludzi, którzy jakby tylko i wyłącznie to, co im wywali algorytm na YouTubie czy na streamingach muzycznych, na tym się kończą rozmowę. Ale przechodzą do tego, co było u Tytusa. Tam było takie pytanie, no czy właśnie taka Ewa Demarczyk teraz w naszych czasach znalazłaby taką wielką publikę. W tamtych latach promowało ją TVP, Polskie Radio, ktoś tam, wiesz, no jakby organizatorzy koncertów, Opole, nie Opole, wielkie festiwale, więc tam masa i siłą rzeczy do tego dochodziła. Teraz ja jakby zażartowałem sobie, że w dobie algorytmów i braku autorytetów jakichkolwiek, to musiałaby chyba na autotune nagrywać. No dobra, ale to jest jedno pytanie właśnie. Czy Ewa Demarczyk miałaby być dzisiaj jeden do jeden Ewą Demarczyk z tamtych lat? Musiałaby na autotune nagrywać, wiesz? Miałaby być jednak swoją nową wersją. Mogłaby być nową wersją, tylko że postaci, które mają talent w tym czasie, teraz, które nagrywają naprawdę świetną muzę, jest bardzo dużo. Tylko że... Właśnie to chciałem powiedzieć. Od zajebu. Utalentowanych ludzi. A bardzo wiele ludzi bez talentu się przewija, ponieważ robią coś wpisującego się w to, co w tym momencie promują ludzie na Instagramie. No w trend. Czyli tacy influencerzy, którzy jakby nie do końca, nie będę ciśnął influencerom, bo jest to pewnego rodzaju jakiś fenomen, sobie funkcjonuje. Tylko że niestety w większości wypadków ci influencerzy nie znają się na przykład na filmie, na muzyce, na czymś, a oni polecają coś. Znajdźmy polskie słowo na influencera.
Wpływacz. Wpływacz, tak. Trenceterek jakiś, nie wiem, no. Totalnie niepolskie słowo, ale tak, no, okej. Okay, nie no, ma, no wiem, no ale to jakby wiesz. Ale trochę no, starsze. Trochę starsze, tak, dziękuję. Wpływacz, tak. Myśmy mieli jeden magazyn, który wspomniałem, Fluid, miał podtytuł Wpływowy magazyn. Czyli właśnie, wiesz, no może coś takiego. Słuchaj, większość influencerów jest problem, bo moim zdaniem słowo influencer jest świetnym słowem, tylko po prostu ci influencerzy polecają i wpływają na pieprzone gówno, na to kurna jak dziubek zrobić do telefonu. No, rozwinąłeś to, zacząłem mówić, dokładnie o to mi chodzi, że oni polecają, ten przysłowiowy nawet dziubek, polecają rzeczy ze świata kultury, czy mody. Oczywiście są wyjątki, podkreślam, żeby tu się nikt nie obrażał, nie obraził, bo jest dużo fajnych postaci, ale niestety dużo z nich poleca straszne gówno. A ja naprawdę z tych starych czasów to tęsknię za tym, że było kilka postaci, których ja ceniłem, wiedziałem, że robią dobre rzeczy i oni byli autorytetami dla mas. W tym momencie ciężko się takim mądrym ludziom przebić, bo młodzi ludzie nie czytają ambitnej prasy, nie oglądają ambitnych programów, bo telewizja już wiadomo, że jest passé. W internecie oglądają co? Właśnie influencerów i tam nie ma żadnej selekcji, wiesz, na... Nie wiem, ja przynajmniej zawsze lubiłem ludzi, którzy są, nie, wykształceni w danym. Ja uwielbiałem Tomka Raczka, który jak byłem gówniarzem miał programy w telewizji i ja dzięki niemu dowiadywałem się o genialnych reżyserach, o tym jak kino idzie w lewo, w prawo, potem nie wiem, potem jak został naczelnym, też czytałem w tym Playboyu u niego dużo o kinie, bo jakby wiedziałem, że jest to koleś, który naprawdę się zna na kinie, czy jakby wiem, ale że się... wiesz, dzisiaj są te czasy, że właśnie ty możesz być totalnym ekspertem, nie musisz skończyć studii, co więcej. Oczywiście, że możesz bez studiów, tak. Co no, więcej. Tylko jak go znaleźć, jak jesteś dzieciakiem, taki autorytet. Nie wiem, trzeba wchodzić na kanał Winiwizja do mnie. Ja wiem, co albo na kamak.pl, wiesz, o. Też serdecznie was zapraszamy. No tak. Tak, oczywiście, tylko że nie wszyscy wiedzą o tym. No. Oni się skupiają na tych milionowych, dlatego wielomilionowych influencerach. No. Uważając, że robimy fajne rzeczy, musimy jednak czasami, tobie na pewno jest to dużo łatwiej. Ja mam na przykład z tym problemy, ale zaczynam sobie z tym zdawać sprawę, że jednak czasami muszę zrobić mały ukłon do po prostu zwykłego self-marketingu i ja nie cierpię instytucji Instagrama. Z jednego powodu po prostu. Co do kurwy nędzy? Wszyscy zostaliście fotografami? Przecież wy nawet nie lubicie robić zdjęć. Co się stało do cholery jasnej? Ciągniesz dokładnie ten sam temat, po tej samej stronie jesteś walki, no, co ja. Słuchaj, no ja mam w końcu Instagrama, mam nawet dwa. Mam jeden, który się nazywa Wini Nieoficjalnie i mam drugi, który się nazywa Wini Oficjalnie. I na oficjalnie wrzucę sobie na przykład zdjęcie z tobą. Na Wini Nieoficjalnie nigdy nie robię zdjęć z kimś znanym czy i tak dalej, bo uważam to za w ogóle obciachowe. Kurwa, co mam mówić to pierdolone zdjęcie? W tym oficjalnie ono coś mówi. Ono mówi bardzo prostą rzecz. Hej, prawdopodobnie będzie rozmowa z tą osobą. To jest coś fajnego, prostego, co coś mówię. Ale przecież to zdjęcie ludzi, jak ludzie sobie robią zdjęcie z kimś znanym, to ono dla mnie czasami strasznie jest płytkie, bo co to właściwie ma powiedzieć? Kurwa, jesteśmy kolegami? Nie jesteście. Ledwo się znacie. I strasznie to jest takie powierzchowne. To co z tego wynika, że obok stoi jakaś znana morda, która poświęciła 7 sekund czy 35 swojego życia? Ja ci powiem tak, jeżeli ta osoba, która się fotografuje z tą super znaną osobą, robi coś ciekawego w swoim życiu poza tym Instagramem, to dla mnie jest to cool. Nie wiem, jeżeli jest to super fajny dziennikarz, którego lubię, czy nie wiem, amerykański, nie wiem, angielski, francuski, whatever, który robił wywiad na przykład, nie wiem, z Al Pacino i zrobił sobie z nim zdjęcie, to dla mnie jest to fajne. Ale widzisz, to jest dalej. Ale jeżeli jest to postać, która jest po prostu znana z tego, że jest na Instagramie i nie robi nic poza tym, no to już dla mnie nie ma tej wartości, rozumiesz? No właśnie. Czyli ja cenię, nie wiem, fajnych pisarzy, fajnych aktorów, dziennikarzy, nie wiem, piosenkarzy, malarzy, artystów. I jeżeli, nie wiem, ja followuję bardzo wiele postaci, ale między innymi
followuję Schwarzeneggera, który już jest, wiadomo, starym pierdzielem, jakąś ikoną naszego dzieciństwa. On robi genialne, kurde, z Instagram. On mnie po prostu bawi. On robi mnóstwo zdjęć z nim, ze Stallone, z kimś tam. Natomiast on jest śmieszny. Nie followuję nikogo. No widzisz, że to bardzo ci polecam wejście na Schwarzeneggera, bo jest to naprawdę zabawne. Ale ja chcę, żeby na moim Instagramie nie było, że followuję kogoś. Chcę być taki arogancko. Słuchaj, ale to jest twój wybór, ja to szanuję. Ja po prostu mówię ci, ja jako... Będę followował, założę sobie jakieś tajne konto i tam będę, kurwa, oglądał. Po cichu, no tak. Dobrze. Jako, nikt nie wiedział. Jako zielona Jola. Na przykład, kurwa. No i dobrze, i tego ci życzę. No w każdym razie... Nie lubię, znaczy inaczej, nie to, że nie lubię, ja jestem, żyj, pozwól żyć, więc jakby każdy robi co chce, natomiast ja nie obserwuję, nie mam ochoty obserwować ludzi po prostu, czy też jarać się ludźmi, którzy jakby nie robią ciekawych, fajnych rzeczy. Jak robią fajne, ciekawe rzeczy i mają ten Instagram przy okazji, super. Ja mogę jarać się i podziwiać piękne dziewczyny, które nie robią żadnych ciekawych rzeczy, nie potrzebują od nich, żeby cokolwiek robić. No dobra, te dziewczyny to jest zupełnie inna kategoria, po prostu oglądanie dziewczyn na zdjęciach wcale mi przyjemność, mnie relaksuje, sprawia, że mam rumieńce, lubię sobie pooglądać, polajkować i to jest jakiś, tak, okej, to tutaj się przyznaję bez bicia, ale to po prostu jest zupełnie inna sprawa, bo mówiliśmy o zawodowej stronie, tu jest totalnie mój guilty pleasure, po prostu lubię dziewczyny oglądać was, no i podziwiać, jest to dla mnie przyjemność całe życie i chyba nigdy się to nie zmieni, po prostu lubię, no kiedyś oglądałem tylko na ulicy i w telewizji, teraz oglądam w social mediach, no też oczywiście. Czekaj, czy ja tu coś jeszcze mądrego napisałem, czy ten, to gadaliśmy, to tam, nudy, eko, śmeko. O! Takie pytanie retoryczne, bo wiadomo, jaka jest odpowiedź. Co sądzisz o nowym ministrze edukacji? Słuchaj, na temat polityki nie chcę się wypowiadać, natomiast... Mój magazyn się wypowiada. Mój magazyn się dużo wypowiada. Przełamaliśmy się, bo przez pierwsze 6 lat nie dotykał w ogóle polityki i religii. Ale no, od tych ostatnich 5 lat ciężko o tej polityce nie mówić, bo... bardzo jestem przeciwny temu i się nie zgadzam z tym, że polityka wchodziła do mojej sypialni, do mojego życia prywatnego, wtryniała się do mojej wolności, a obecny rząd to robi, więc jakby nie punktując konkretnych ministrów, no nie jestem w zgodzie z polityką naszego sprawującego rządy rządu po prostu. No, bardzo ogólnie. A powiedz mi coś takiego, a nie wydaje ci się, że trochę gadka o tym to takie walka z wiatrakami? Bo ja wczoraj sobie akurat wieczorem jak wróciłem, włączyłem panią Monikę olejnik.di i właśnie była o tym rozmowa. Przeglądałem sobie też wasz magazyn i też było o tym wspomniane, nie? Doszedłem do takiego wniosku, z panią Moniką chciałbym porozmawiać, ale nie mam kontaktu, jeszcze myślę, że pewnie mam za mały kanał, ale może. Ale tak sobie zacząłem ubolewać nad panią Moniką, bo pani Monika chce walczyć i w ogóle... Jest bardzo walcząca. A tam nie ma z czym walczyć. Po prostu siedzi naprzeciwko niej jełop. Po prostu cokolwiek ona mu nie powie logicznie, on nie używa logiki. Tak. Więc on w każdym przypadku z nią wygra. On to tak naprawdę, on z nią wygrywa, nie ona. Oczywiście. On siedzi i ona coś tam dla niego, przepraszam teraz pani Moniko, to nie chodzi, że tak jest, pierdoli. Pani Monika coś tam pierdoli, on po prostu siedzi sobie i tak. On ma wszystko w dupie, no. Tak. Słuchaj, po czym ma zajebistą jakąś formułkę. Gotową, napisaną. Którą ten, i on po prostu co na nie powie. Przez prezesa. On wyjeżdża z tą formułką. Nie, myślę, że pan prezes nie ma czasu na pisanie takich pierdół, to dobrze, ja myślę, że o nim raz w miesiącu pisze. Ja myślę, że dobrzy żołnierze wiedzą, jak, co mają zrobić. Oni sami mają wiedzieć. Dobrze żołnierze, tam jest bardzo dużo takich, wiesz co, bardzo pustych żołnierzy, którzy są po prostu wierni. To, co im napiszą, to mówią. Okej, okay, ale on po prostu, ja tak sobie nagle to oglądałem i mówię, cholera jasna, ten program nie ma sensu.
Ale wiesz co, no, to tutaj wejdę ci słowo, bo w ogóle kanał, o którym mówisz, nie będę reklamował tutaj dużych korporacji, jest, trafia do takich ludzi jak ty i ja, a nie trafia do elektoratu drugiej strony. Nie, oni ja w ogóle go nie oglądają. Ja go też nie oglądam. No ale zerknąłeś. Nie, tylko dlatego, że jest tu telewizja. Ja nie mam telewizji od lat. A, tutaj, tak. I ja mogę powiedzieć, nienawidzę TVN-u, Polsatu, programu pierwszego, nienawidzę wszystkich telewizji. Okay. Wszystkie one są. Discovery mówiłeś, że Discovery, niektóre programy, ale niestety też tak zacząłem spłycać wszystko, że po prostu dla mnie wszystkie te programy są stronnicze. Są, zgadzam się. I tak jak tamci mają swoją gadkę szmatkę, to ci tak też mają swoją gadkę szmatkę. Totalnie się zgadzam. I jak na przykład będzie temat o tym, że na przykład czy ubekom pozabierać ich wysokie emerytury tym, którzy dźgali ludzi tam w kazamatach i teraz dostają po 8 czy 10 koła, to ja już wiem, jaka będzie gadka w TVN-ie. Nie, no tak nie można. Tak, oczywiście, ten co dźgał, tylko że nikt nie wie, który dźgał. To jemu by można było, ale przecież tam byli ludzie, co tylko gasili światło i teraz im chcemy zabrać. Tak, no. Masz rację, chociaż ja jestem też, wiesz, jakby to jest nawet ekstremalny przypadek, ale ja uważam, że ja jestem za domniemaniem niewinności. Ja nie mówię tu akurat o polityce, w ogóle. Za tym, że jak sąd mi udowodni, to ja też, ale wolę jednak tak, bo naprawdę jest dużo. Widziałeś film 25 lat niewinności? Teraz wszedł do kin. A, mówisz o komedzie. Tak. O komedzie. No tu masz tak, tu masz taki naprawdę dobry przykład. Nie, ja mówię po prostu. Każdy, kto był z radzieckiej organizacji SB, jest kumam, ale dobrze, też znam wiele, nie bronię, broń Boże, ale znam wiele sytuacji ludzi, którzy zmuszono do tego, żeby byli na przykład, bo mieli, nie mieli innej sytuacji, bo im na przykład, nie wiem, grozili, wiesz. A ja nie mówię o ludziach, którzy podpisali, że będą kapować, a nie kapowali. No właśnie. O nich nie mówię. No widzisz, nie, ale, ja mówię, ale jak dojdziesz do tego? No musisz mieć sąd, to musisz sprawdzić. To był SB-kiem. Tak? Czyli są wszyscy źli. Dobrze. Okej. Ale minęło już tyle lat, że czasami niektóre postaci wiadomo są oczywiste, ale niektóre są nieoczywiste. Czy były, czy nie były. No wolę, żeby zrobił to sąd niezawisły, prawda? I jakby ja nie wiem dokładnie, kto kiedy co zrobił, czy donosił, czy nie donosił. Wolę, żeby była instytucja niezależna, która to stwierdzi. Z donoszeniem nie mam problemu. Tylko tyle mówię. Tak, ale generalnie, bo już teraz za daleko pojechaliśmy. Coś, co ja już tak przedyskutowałem 100 milionów razy i to w ogóle nie ma sensu. Ci ludzie, co to tam oglądają, znają moje zdanie. Tak. Natomiast chodzi mi o co innego. Chodzi mi o to, że ja wiem od wszystkich tych mediów, czego mam się spodziewać? Ja miałem kiedyś coś takiego, że miałem poniedziałek i w poniedziałek kupowałem Wprost, Politykę, Forum i coś tam, ileś tych. Ja doszedłem do wniosku, że każda z tych gazet jest totalnie stronnicza. Ja wiem, co będzie pisało w tej na ten temat, co w tej na ten temat i niczym ci ludzie mi nie zaskoczą żadną swoją oryginalną opinią. Wszyscy oni są pod wpływem jakichś tam ważniejszych ludzi. I po prostu ta myśl sprawiła, że doszedłem do takiego wniosku, że rzuciłem to wszystko. Przestałem z dnia na dzień w ogóle kupować te gazety, wyłączyłem sobie telewizję, przestałem płacić abonament, zgłosiłem, że nie chcę już tego więcej. Mam internet, w internecie jestem w stanie sprawdzić bardziej niezależne media i całą masę opinii pojedynczych ludzi nawet. Od czego? Których cenisz i tak dalej. No, rozumiem ten podejście, no. Natomiast też przez lata, podobnie jak ty w poniedziałek, kupowałem cały pakiet tygodników, ale powiem ci szczerze, że ja na przykład lubię posłuchać ludzi, zestawić ze sobą ludzi z prawej, z lewej, i ze środka, i z boku, i posłuchać ich dyskusji. Dlatego ci powiem, że i to jest dla mnie najciekawsze. Jak przez ja sobie sam, jaką mam rozum po to, wyciągam swoje wnioski. Dlatego przez lata, jak tego wszystkiego nie miałem, to obejrzenie sobie kropki nad i było wręcz przyjemnością. Pozdrawiamy Monikę jeszcze raz. Tak, Pani Moniko, pozdrawiamy i naprawdę było fajnie, ale później właśnie nachodzą mnie po tym wszystkim takie smutne wnioski, no, że tak. Nic tak. Ale ja się z tobą zgadzam, że oni są stronniczy po jednej i po drugiej stronie, chociaż jako bardzo wkręcony niestety w ten świat polityczny, w sensie jako obserwator, no niestety wyciągam wniosek, że pomimo tego, że się zgadzam z tobą, że tutaj i tutaj naciągają, to jednak naciąganie bezwstydne po tej stronie prawej, której nie do końca lubię,
jest czasami już tak przegięte, że mnie boli, a z tego się śmieję. Że prawa strona nie jest w żaden sposób prawą stroną. Tak, to jest jeszcze inna sprawa, ale no, mówię o takim klasycznym podziale. Tak, zgadzam się z tobą, no bo to nie jest prawica, prawica. Lewicowa partia. To jest mamy lewicowy rząd. Socjalowa, bardzo tak. Który założył prawicową maskę, ponieważ ona lepiej brzmi. Wygodna jest też. Tak, dla niektórych świrów to fajniej brzmi. Tak. Ale już to nie ma nic wspólnego z prawicą. I na tym skończmy politykę. Tak, słuchaj, w ogóle chyba na tym skończymy, bo gadaliśmy naprawdę długo. Super. Rozmawiało mi się z tobą bardzo fajnie. Jest pewnie 100 tematów, które moglibyśmy przegadać i których nawet nie ruszyłem, no ale 4-5 godzin nie będziemy tutaj siedzieć. Myślę, że już półtorej pękło. Zapraszamy na drugą część, może na łamach Kamaga. Więc jeżeli mnie zaprosi, zaproszę to niego na rozmowę do nas. Z przyjemnością. Proszę Państwa, to był Mikołaj Komar, to był Wini. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. ESO. A ja idę paprykarz wcinać. Bardzo słusznie. Tylko dobry chlebek potrzeba do tego. Oj, tak, ja jestem też...